Audycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Robert Uchna, kłaniam się i zapraszam Państwa na kolejną audycję Fundusze Unijne dla Mazowsza. W studiu jak zwykle goście z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. I proszę Państwa, jak zwykle po programie, o czym od razu na wstępie przypominam bądź uświadamiam, jest możliwość zadawania pytań, dowiadywania się w bardzo konkretnych sprawach, no oczywiście związanych z tematem audycji. Natomiast od razu podam numer telefonu 022 645 5666. 645 56 66. Ale ja powiem, kiedy ten telefon będzie uruchomiony i kiedy można te pytania zadawać. Zanim przedstawię naszych gości, to tylko powiem tyle, że dzisiaj będzie o działaniu 7.3, które zajmuje się infrastrukturą służącą pomocy społecznej. No i oto proszę Państwa dyrektor i księgowa z Hospicjum Domowego Księży Marianów w Warszawie. Mówią o specjalistycznym sprzęcie medycznym i komputerze zakupionych ze środków unijnych. Jest to jedyny projekt w hospicjum finansowany ze środków Unii Europejskiej. Pozostałe były realizowane z innych źródeł, między innymi we współpracy z gminami Legionowo, Zielonka, Marki, Wołomin. Bożena Kulesza i ksiądz Andrzej Dziedzul. Zakupiliśmy 4 pompy dwustrzykawkowe, 10 pompy Graysby, służące do pozajelitowego podawania leków, 5 koncentratorów tlenu, 5 ssaków. No i oczywiście komputer, który tutaj stoi, którym się posługuje, również został zakupiony z tego projektu. Zaczęliśmy realizację 1 marca 2005. Planowaliśmy do 30 września 2006. My wtedy byliśmy rzeczywiście pod kreską. Cała wartość projektu zamknęła się w kwocie około 76 tysięcy. No, skorzystaliśmy. Dla nas to było bardzo ważne na tamten czas. Do czego ten sprzęt jest potrzebny? Jak on pomaga chorym? Bardzo potrzebny. Jest to taki podstawowy sprzęt dla chorych, który my kupujemy w dużych ilościach, co roku z różnych źródeł. Koncentratory tlenu wspierają oddychanie, pompy infuzyjne dla chorych terminalnych pomagają, żeby w sposób bardzo optymalny, podskórnie podawać w sposób ciągły leki, dlatego że różnica podawania leków w różnym czasie może powodować, że no i to objawy trudniej kontrolować, także ssaki przy chorych, ciężko chorych, pomagają, żeby tym chorym żyło się lepiej. No. Czy warto sięgać do środków unijnych, w tym przypadku na działalność w służbie zdrowia? Jest to możliwość. Wiele takich projektów no, rzeczywiście się przydało, bo to są bardzo konkretne środki. To jeszcze dwa słowa o samym hospicjum. Hospicjum domowe tu w Warszawie, na Pradze, na Targówku istnieje od kiedy? Siedziba tutaj 4-5 lat, ale sam ZOS 10 lat, stowarzyszenie 15 lat, a ludzie, którzy zaczęli na Żoliborzu wolontaryjnie działać ponad 20 lat. W Polsce i w Warszawie jeszcze są ludzie, którzy wiele serca włożyli i wkładają w duchu bezinteresownej służby. To się niestety trochę powoli zmienia. Ilość chorych wzrasta, więc ta opieka jest bardzo potrzebna. Jest trochę chętnych, ale jest niestety bardzo wiele osób samotnych. Także choroba plus samotność to jest dla wielu rozpacz. Tak, proszę Państwa, to tyle o tym, co już zrobiono w tej sferze. No ale przypomnijmy, dzisiaj będzie o działaniu 7.3, infrastruktura służąca pomocy społecznej. W studiu goście z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Anna Cichoń, Wydział Oddziałów Zamiejscowych. Witam serdecznie. I Krzysztof Suliński, Wydział Szkoleń Beneficjentów. Witam serdecznie. Proszę Państwa, jak zwykle zaczynamy od samego początku, żeby to wszystko było jak najbardziej czytelne. Czym jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, jak zwykle? Przypomnijmy na wstępie. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego przede wszystkim jest programem regionalnym, który obowiązuje na terenie województwa mazowieckiego. Jest zgodny ze strategią rozwoju kraju na lata 2007-2015 oraz narodowymi strategicznymi ramami odniesienia 2007-2013. To są dokumenty krajowe, które wspierają wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Ponadto i przede wszystkim odzwierciedla politykę rozwoju prowadzoną przez samorząd województwa mazowieckiego. Opisana ona została w strategii rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020. Zarządzany jest na poziomie regionalnym. Instytucją zarządzającą jest Zarząd Województwa Mazowieckiego. Na
natomiast Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych jest odpowiedzialna za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Hasło Regionalnego Programu brzmi dla rozwoju Mazowsza. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że realizacja tego programu przede wszystkim przyczynić ma się do zwiększenia konkurencyjności naszego regionu, zwiększenia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Takie są cele. No właśnie. No i teraz w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego mamy pewne priorytety, to jest poukładane potem w priorytety, prawda? Dzisiaj priorytet siódmy przybliżymy. Priorytet siódmy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego. Ja rozumiem, że tytuł jest celem jednocześnie priorytetu. Jak najbardziej jest celem. Tutaj są trzy działania. Celem głównym tego działania siódmego jest poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym. W ramach tego celu głównego wyróżnione są trzy cele szczegółowe, które doprecyzowują wnioski i beneficjentów, którzy mają starać się o te fundusze w ramach działania siódmego, czyli poprawa dostępności i jakości opieki zdrowotnej, poprawa dostępności i jakości infrastruktury edukacyjnej i to, o czym dzisiaj mówimy, czyli poprawa dostępności i jakości infrastruktury pomocy społecznej, gdzie priorytet siódmy przy pomocy społecznej zakłada inwestycje dofinansowania w ramach poprawy dostępności i jakości opieki zdrowotnej polegające na modernizacji infrastruktury ochrony zdrowia oraz ich wyposażeniu w nowoczesny sprzęt zwiększający możliwości diagnozowania i leczenia. Wsparcie kierowane jest celem podniesienia jakości ochrony zdrowia. Tutaj są też zakłady opieki społecznej. Realizowane będą między innymi projekty, które będą miały na celu budowę, modernizację oraz poprawę jakości wyposażenia domów pomocy społecznej. I w samym działaniu 7.3 mamy też doprecyzowanie, ponieważ dzisiaj będziemy mówić głównie tylko o inwestycjach związanych z infrastrukturą pomocy społecznej, gdzie celem dla infrastruktury społecznej jest podniesienie właśnie jakości funkcjonowania, efektywności i dostępności instytucji działających w obszarze pomocy społecznej, takich jak domy pomocy społecznej i obiekty stacjonarnej opieki paliatywnej i hospicyjnej. I celem działania 7.3 jest upowszechnianie dostępu do tych oświadczeń oraz ulepszanie ich jakości, wychodząc naprzeciwko potrzebom starzejącego się społeczeństwa i efekty, jakie mają być osiągnięte, mają dotyczyć zwiększania mobilności zawodowej mieszkańców na rynku pracy. Czyli tak, już wiemy, jaki jest priorytet siódmy, a w ramach priorytetu siódmego działanie 7.3 nosi nazwę infrastruktura służąca pomocy społecznej, prawda? To tym tropem idziemy. No i teraz oczywiście, która jednostka jest odpowiedzialna za nabór wniosków w tej sprawie? Za nabór wniosków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Jesteśmy instytucją wdrażającą i ogłaszamy konkursy i prowadzimy nabór wniosków. Dobrze, teraz porozmawiajmy o tym, jakie projekty będą mogły być realizowane w ramach działania. No na przykład też od razu interesujący jest typ beneficjenta, który może otrzymać takie dofinansowanie. Jak najbardziej. Tutaj oczywiście mam nadzieję, że teraz Państwo słuchają nas uważnie i będą notowali skutecznie typy projektów, które mogą być dofinansowane. A jak nie, to jeszcze wejdę w słowo po naszej audycji 022 645 56.